Ja nie wiem, co to się stanęło, ale takie oberwanie chmury było przed chwilą. Ja myślałem, że koniec świata nadchodzi. Z prawej czarno, z lewej niebo jakby w ogóle deszczu nie było. Masakra, przecież jak ja bym 20 minut temu... Mam odbiór z Lipowej, jakąś depizzę. Z Piwnej, ty debilu. Nie z Lipowej. Ja pierniczę, a ja to już... Wrzuciłem sobie nową kasetę, nowy łańcuszek. Nie powinno więc być strzałów. A szkoda, że już pizza na starcie. W domu plecak rozłożyłem. W ogóle ja mam nadzieję, że ten rower to ta elektronika to taka trochę jest wodoodporna, bo już mam nadzieję, że wszystko w tym rowerze jest ogarnięte tip-top. Więc jakbym go teraz jeszcze zalał, to by mnie chyba krew nagła zalało. Czy Globo 24? Globo 24? Okej. Okay. Lecimy na stradą, ale ja chyba sobie odpuszczę kładkę. Polecimy normalnie mostem, bo te deseczki to jest samobójstwo. A jeszcze przy takiej ilości ludzi, to tam na niej będzie? Chyba, że... No w cholerę jest ludzi. To na 100% w kogoś wjadę. Nie, słońce wyszło. Ta pogoda to mnie rozbraja. Halo, dzień dobry. Po taki numer domofonu zadzwonić, bo nie podane jest. 13, dobra. A, w sumie pani mi otworzyła. To już wchodzę, już idę do pani. Jest napisane, teraz się dopatrzyłem. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Fightly, fictly, czy jak mu tam burgerek. To kolejeczka jak zwykle. No i czekamy. 3 minuty niby. Dzień dobry, 901. Proszę. Dzięki, do widzenia. Dobra, słuchajcie, muszę trochę przykombinować. Ja nie wziąłem sobie w ogóle saszety z pieniędzmi. No, za 3 km będę musiał... O! Ksiądz Mateusz. No ale wyjdzie zamówienie gotówkowe następne i będę w dupie, nie? Dobra, dawaj światło, bo czasu nie mam. Dobrze, że teraz zauważyłem, a nie jak już przyszłoby do płacenia, bo trzeba by wykombinować z tym blikiem. Cholera wie, czy klient by się zgodził na takie coś w ogóle. Wow, jak tu wszystko kwitnie. Albo tak to znienacka wystrzeliło, albo ja nie zwróciłem uwagi w ogóle wcześniej. No w sumie większość czasu to ja po ciemku jeżdżę.
Jeszcze miesiąc i będzie pięknie. No i dobra, teraz trochę po tym gnoju, co by rower za czysty nie był. Gdyby nie ta budowa tej niepotrzebnej kładki, ja w ogóle ulicą pojechał. Ale kombinuję, ja pierdzielę. Jest ostre DH. Dobra, że gdzieś niby tu. Proszę bardzo. Do widzenia. Wyskoczę. Pierdziele. To koło jest tak ciężkie, że ja mam wrażenie, że ja bym w locie mi się to koło odpięło. No nie, jednak jest oczekiwania. 10 minut. No to co, trybik pierwszy i toczymy się pomału. Chociaż w sumie nie, no trochę podjadę, bo kawałek jest. Tam później ostatnią prostą. Tak sobie będę jechał powoli, żeby za długo tam potem nie czekać. Zazwyczaj jak tak jadę całą drogę powoli, to się okazuje, że w połowie zamówienie jest już gotowe. Jak sobota to do Lidla, do Lidla, do Lidla. O parking tam, pam 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 pam. Zamówienie jest gotowe. A ja nawet nie jestem w połowie, nie? Niedobrze. Oj, niedobrze. Jedna torba i easy. Potwierdź koszt. Ile? 53 zł? To malutko. A gdzie ja z tym jadę w ogóle? Nawet nie sprawdziłem. Na Śliską. Bo życiowy parkiet bywa śliski. Skąd ja tego gościa znam? Chyba wiem. W poprzedniej robocie. Dobry, 6-7. Dziękuję. Co, to jest śliska, ta? No nie powiem, na kostce nieraz lizłem. Jest śliska, potwierdzam. Tylko, że nie ta klatka. Kiedy ja podjechałem od kopa pod dobrą klatkę? Chyba nigdy. Dobra. Proszę bardzo. Wszystko. Do widzenia. To ja sobie mogę pojechać tam. I wbijam się na Kazimierz. Co, na mnie? Czy jak? Stoi jak kołek w miejscu, to o co mu chodzi?
Co jest z tymi zamówieniami? No, wreszcie. Wolni co? Kebab King. Za 4 minuty. Dokąd? Dąbrowskiego. Do domu. Albo moje bryle tak przekłamują, bo tam jest zachmurzone jak cholera. Ujojoj, chyba nie przekłamują. Można odebrać. To cieszę się, że nie będzie przestoju. Śmieci. Dziękuję bardzo. No nic, nie ominie mnie ta kładka. Trzeba się będzie nią garnąć. Jak to się mówiło. Daj się garnąć. Dobra, okej, tylko nie zmienia przerzutek, nie? Zawiozę to. Zmienię ustawienia kamerki, bo już się coś ciemna, bo robi przez to zachmurzenie. O, ja pierniczę. Nie, dobra. Jednak nie. Pojedziemy getta. Doszedłem do tego, co mi tak w tej hulajnodze skrzypiało. Wahacze były niedokręcone z przodu i z tyłu, ale ten z przodu był bardziej niedokręcony. Dobrze, że nakrętka nie puściła, bo mógłbym delikatnie zaryć zębkami. Jak pani chce z takim wzrostem zrobić zdjęcie z góry, to lepiej sobie drona kupić chyba. W ogóle ja nie wiem, jak to jest. Jeździłem normalnym rowerem. Trasy mi rzucały takie, że się odechciewało jeździć. Wolę, kurdwanów. Zakopianka. Teraz jakbym mógł tam pojechać, z przyjemnością mogę powiedzieć, to kręcę się wokół domu. O! Ci od Scooby-Doo takim jeździli, nie? Tylko brązowym chyba. Do widzenia. Gdybym wiedział, że będę się koło chaty kręcił cały czas, to bym w ogóle nie jechał po tą flaszetę przy drugim zamówieniu. No nic, kieruję się w stronę rynku. Pojadę sobie nad Wisłą. 1,5 godziny, 42 złote. To jest ile? 3 dychy na godzinę. Też tragedii nie ma. Co ta pani robi? Bawi się telefonem. I się baw dalej. Właśnie tak czytam. Na tym telefonie ktoś mi napisał komentarz, że uśmiał się w 34 minucie. A ja nawet nie wiem, co było w tej 34 minucie, bo film był nagrany miesiąc temu. I teraz muszę włączyć ten film, zobaczyć, co było w tej minucie. I dopiero odpowiedzieć na komentarz. Bez sensu to jest. Ale to bym musiał albo te filmy usunąć, albo teraz nie nagrywać. No ale jak znowu chciałem zrobić serię, że z każdego wypadu zbieram na spłatę roweru, to też do dupy, bo będzie
że miałem 400 zł, a następny film jak ja mam już 800, nie? Czy tam 1000. Tak źle i tak niedobrze. Z drugiej strony, jak będę znowu jeździł powiedzmy 4 dni pod rząd, to tych 4 filmów nie zmontuję i one znowu będą leżeć na dysku i znowu się opóźni publikacja. Nie wiem, jak to robić. Dobrze tam któraś ta influencerka powiedziała, że praca influencera jest bardzo ciężka. No miała rację, no. No nie jest lekko, powiem wam, nie jest lekko. Wpadło mi zamówienie w ogóle, ja się zagadałem i pojechałem od dupy strony. Na Rakowicką muszę podjechać po jakiegoś Chińczyka. Tylko że jak na razie to jadę w zupełnie innym kierunku. Jakby co, to szukałem tego bloku 10 minut. Zapytałem pani sprzątającej, potem pana z ochrony. Tylko nie miałem kamery włączonej. Ja już jestem. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Kurde, klikłem z automatu. Powiedziałem sobie, że choćby miało się to wiązać z banem, to nie będę brał z Galerii Krakowskiej. Bo to jest jakieś nieporozumienie, ile tam tych dziwnych przypadków stoi, cholera, pod tym wejściem. Jeszcze jak czasem się zdarzy, że tam policja stoi radiowozem, to pół biedy, ale cholera, no boję się, że jakiś gamoń zaczął coś gmerać przy tym rowerze. No nic, jak już wziąłem, to zrobię, ale to będzie chyba ostatni raz. Dzisiaj nie ma policji. No i dobrze. Dobra, 194? Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, że się w miarę uwinęła z tym, bo przez przypadek mi telefon wypadł z ręki. Zaakceptowałem. Opcja kliknięcia strzałki, żeby on się poruszał z prędkością chodu człowieka. A ja się zamiast to włączyć, przyjebałem manetę i prawie żebym spadł z tej schodów z tym rowerem. Źle patrzyli na mnie jak na pojeba. A, tu nie ma wyjścia. Kurwa, żebym ja tak ciężki rower musiał dźwigać nad jakimiś łańcuchami. Ja pierdolę. Takie rzeczy tylko weże, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. To ja, czy pan... Można zobaczyć aplikację? Tak. Okej, dobra.
było. To teraz nacisłem. Tak, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. No, pochwaliłem. Znowu mi się ta korpa zluzowała. No przecież mnie poczepie. Ja nie wiem, co z tym jest nie tak. No to zamówienie jeszcze wpadło. Z zabłocia. Dobra, dokręcam szybko i lecę. Muszę spróbować tą nasadkę plastikową wymienić na inną. Mam w domu taką drugą. Nówkę, sztukę to założę. Może to jest kwestia tego. Dlatego mi to wspomaganie znowu raz działało, raz nie, bo się cholera odsuwało od czujnika. No, jeśli tu nie da wkręcić, jest gwint zjechany. 6 minut. Zanim się zamówienie zrobi z dużego Bena. Gdzie z tym Benem? Bo to zamówienie jest za 9 zł, to musi być gdzieś. Aha. Z zabłocia 27 na zabłocie 26. O. Jaka szkoda. Proszę bardzo. Dziękuję. I jeszcze potwierdzenie potrzebuję. Już klikamy. O kurde. To czekaj, to też poszli. Widzenia, wzajemnie. No ja pierdyle, muszę przejechać przez te światła. A przecież tu się stoi. Ja tu dłużej by dostał na tych światłach niż całą drogę jechał. Cię bym opierdolił pod mostem tam dookoła. A już pomijam fakt, że nikt nie wcisnął przycisku i staliśmy wszyscy jak tempe. No. Ty no, wniosłem ten rower tu na górę, a to nie ta klatka. No przecież mnie trafi zaraz. Idzie i spoko. To jest 28. Zwariuję, kurwa to. Kurwa, zamówienie za 8 zł, ja będę jeździł jak debil, kurwa, pół godziny. Pierdolone, kurwa. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Wstępne jest z Muchachos. Na zabłocie 21, czyli też odbiór i dostawa praktycznie na tej samej ulicy. Znaczy na tej samej ulicy i dwa bloki dalej. To szybsze światła będą tu. Ja się trochę cofnę. Ale w ogólnym rozrachunku chyba będę i tak szybciej. Ja sobie tam idę, bo tu ciepło macie. No, 5 minutek, to nie trzeba było się tak spieszyć.
Jakieś dość konkretne to jedzonko. 4 porcje. Dobra. Dobrze, że mi aplikacja przypomniała, że mam mało baterii, bo mówiłem, że trzeba będzie dostarczyć zamówienie i podpiąć się. No i się nie podpiąłem. Co tu się działo w 34 minucie? Aha. Dobra, wszystko wiem. Dzięki. W lewo, no. Dziękuję. Nie wiem, czy nawet silnik odpalać. W ogóle to mógłbym nawet pieszo iść. Nawet nie włączam. Zobaczymy, jak to się toczy. Bez wspomagania. Kolanka bolą. Jakbyś się rozpędził, to coś tam idzie. Ale pod górę tam nie podjechał. Ja tu. Dzięki. Dobry, momencik, bo coś tu się przycięło. O. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo, do widzenia. Poke Taiwan Beer. A, czyli nie kornerek. Zamówienie niby jest gotowe. Ciekawe. Dobra, co widzowie? Klepiemy te pół godzinki jeszcze, jak są wolne. O ile jeszcze są wolne. Klepnięte. Mazek. Przyjebie z tej rury pogrzywce, to mi stopi kurwa resztę moich włosów. Nie butuj, proszę cię, nie butuj, chłopie. Zhakowany, wchodzimy. Proszę bardzo. Dziękuję. Martyna, tak? Spoko. Nieźle. Jakiś remoncik, coś tu się pozmieniało. Dzień dobry. Proszę, jaki numer? 417. Dziękuję bardzo. Bardzo, do widzenia. Berlin Doner Kebab. Galerii Kazimierz. Okazało mi, że za 7 minut to dobrze, bo sobie akurat dokręciłem tą korbę znowu. No i jadę. Dobre. 661 mam. Dziękuję. Jeszcze będę kurwa akustyką na nogę po galerii. Ja pierdolę. Wydupcyłem na podjeździe.
No mokro było. Dobrze, że tym razem bez widowni. E, to jak on takie jaja robi na mokrym asfalcie, to ja nie chcę myśleć, co to będzie w zimie. Ja się zabiję na tym rowerze. Ale będę bączki kręcił. Ojejoj. No. Ślizgo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Co jest nullo. Na Jaworskiego. Dobry. Pan na rowerze. Proszę bardzo. No. Dzięki serdeczne. Dziękuję również. Do nas. Mało brakowało.